Hej, 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 witam was ponownie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii z gry Horizon Zero Dawn. Słuchajcie, spotykamy się po raz 11, a ja mam 11 level postaci. Przypadek oczywiście nie sądzę i myślę, że nawet kiedy spotkamy się w 12 odcinku, będę miał level 12 właśnie. Ogołocili nas ze wszystkich oswojonych biegunów. Musimy się teraz troszkę pozakradać. Co to jest? Bo to wygląda ciekawie. Nie, dobra, to jest zwykły konar. Myślałem, że to jest jakiś kryształ wbity w ziemię. Myślę, że jeszcze jakieś tajemnice tutaj na mnie czekają. Będziemy musieli sobie jakiegoś bieguna po drodze oswoić, bo to jest trochę wstyd latać bez bieguna. Albo mi się wydaje, albo tam jest ich kilka. Jest dzik, jest kwiatek i to jest chyba biegun. Tak. Tak, wroga maszyna, dobra. Czy ja sobie kucam, oj, żeby mnie nie zobaczył przypadkiem. Cel oznaczony. Zakradniemy się w ten sposób, mam nadzieję, że on mnie nie zobaczy. O nie, są zbyt inteligentne, myślę, że damy radę go zajść cichaczem. No właśnie, i dominacja. Pięknie oswojony, możemy wsiadać i lecieć do celu misji, która jest już bardzo blisko. Aha, po tym sobie nie przejdziemy, ale biegun przebiegnie spokojnie. Po wodzie. Ja muszę, słuchajcie, pozbyć się czujek, bo oczywiście może nie muszę. W sumie olejmy je. Nie musimy się... nieważne, musimy zabić czujki, bo to jest cel mojej misji. Musimy oczyścić ten teren z czujek właśnie. Zabita? Ta się nie bardzo zainteresowała tematem. Ta nie żyje. Tą zainteresujemy naszą obecnością i dobijemy pięknie. Jeszcze jedna gdzieś tu. O, tu jest, tam ją widzę. Zanim się kapnie. Super, na fokusie. A, ktoś był na górze. To jest siostra tego kolesia, który mi zlecił tą misję, czy kto to jest, bo już nie pamiętam. Dobra, schodzimy. Podnosimy tutaj rzeczy, bo widzę, że jest niebieski Masz przedmiot. Masz chwilę na rozmowę? Tak, słuchaj, nawet powinniśmy porozmawiać, bo nie, ponieważ za ciebie dostanę dzisiaj expa. Dziękuję ci. Myślałam, że te czujki rozerwą mnie na strzępy. Wysłał mnie twój ojciec. Ojciec, przepraszam, nie brat, tylko ojciec. Tak myślałam. Ale nie wrócę, dopóki nie odbiorę złomiarzowi włóczni matki. Okej. Okay. Dlaczego ma twoją włócznię? Ta włócznia wiele dla ciebie znaczy. Matka zrobiła ją krótko przed śmiercią. Nie wierzę, że ojciec ją zgubił. Nie chciał tego. Złomiarze są niebezpieczne. Wiem, ale nie mogę znieść myśli, że już jej nie odzyskam. No dobra, prawdopodobnie poszukam zaraz włóczni. Zapytam jeszcze ojca, zobaczymy na wszelki wypadek, czy nie kryje się tutaj jakaś druga historia w tym wszystkim. Twój ojciec bardzo się martwi. Martwi się za każdym razem, jak odejdę na 10 kroków w krzaki. Słuchaj, może martwi się dlatego, że jest ranny. Nie chcę cię stracić, Arano. Wiem, ale naprawdę mógłby nie krzyczeć tak często. Dobra, o czujki już nie pytam, po prostu potwierdzam, że poszukam. Tak? O, dziękuję. Spoko, loko. Twój ojciec szukałby cię dalej, gdyby nie mogę. Znajdziesz go na południe od serca matki. O nie. Dobrze, pójdę do niego od razu. Dziękuję. No polecam, bo tam się ostatnio złomiarze wypasali, kiedy tam byłem. Ciekawią mnie te macki. Czuję, że to będzie mega istotne. Mordeczko, ty moja, chodź. Idziemy sobie. Gdzie jest mój cel? Dobra, kierują mnie tędy, więc będziemy się słuchać GPS-a, on jest mądrzejszy od nas. Wait, what? Dobra, może nie jest cel taki mądry, jak mi się wydawało. Dobra, i gdzie on mnie kieruje teraz, bo ja nie rozumiem. Zbadaj obszar fokusem, przepraszam. Myślałem, że to będzie ścieżka dalej. A to już jest to miejsce. To zróbmy sobie podświetlenie. Wejdźmy i idźmy. Muszę w końcu zwrócić uwagę, czy jeśli docieramy do pośrednich punktów na GPS-ie, to... O, czujka. To czy pokazuje się jakaś inna ikona, czy zawsze jest taka sama?
Bo jeśli zawsze jest taka sama, to jest to trochę mylące. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Jeśli jest... O, w ogóle czekaj, zwierzątko. Masz fajne rzeczy dla mnie. Jeśli pójdę tym śladem, powinnam odzyskać włócznie. Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście, ale zwierzaczki mają bardzo często jakieś takie przyciąganie strzał. I kiedy strzelamy do robozaurów, no to te strzały się nie przyciągają, a kiedy strzelamy do zwierzaczków, no to już prędzej. Idź po śladach złomiarza. Czyli tędy. Nie, ale tak serio, po co złomiarzowi ta włócznia? Cześć dziku, czekaj, stój. Przydasz mi się. Gdyby te dziki trochę tak na boki szarżowały, to miałyby dużo większą szansę przetrwania. Serio. Ja pozbieram sobie różne rzeczy po drodze, bo tak jak pamiętacie, ostatnio się wypaliliśmy z gałązek, ja strasznie dużo na strzały zużywam. Rob się urywa. Pewnie przekroczyła rzekę. Sprawdzę po drugiej stronie. Coś tam uciekało. O, w ogóle siema. Już tam bliżej nie podchodzę, żeby ich nie striggerować. Idziemy na drugą stronę i będziemy szukać tropu. Już mamy. Te tropienie, muszę wam przyznać, że nie jest jakoś szczególnie satysfakcjonujące. Przynajmniej dla mnie. Ja się jakoś super dobrze przy tym nie bawię. Strasznie powtarzalna funkcja. Dobra, tu mamy jakąś czujkę po prawej. Chyba ją sobie sprzątniemy po prostu. Dobra, jakaś inna? Nie, to wszystko. Nie, jest jeszcze jedna. Leży. No, po co się podnosisz? Głupia. Leży. Podniesiemy fanty, bo czemu nie? I czy my jesteśmy w obszarze, w którym nas wcześniej nie było? Nie, no byliśmy tutaj wcześniej. Ale zrobimy sobie szybki zapis, skoro już jesteśmy obok. Dokładnie. I lecimy dalej. Pod górkę mówicie. Tam coś jest. O, czyżby to już był on? Czy ja już może mam go... dopaść? Czy mam przeprowadzić walkę po prostu na tym obszarze? Dobre pytanie. Tam. Czas dostać włócznie. A ucieka mi, bez sensu. Ja się może w takim razie od razu wyposażę w dodatkowe strzały. Palące właściwie też, czemu nie? No wchodź tam. Aloy. Tak sobie świetnie radziłaś ze spinaczką, a teraz nie wiadomo, o co ci chodzi. Nie mogłam ci pozwolić wezwać pomocy. Dobra, ma faktycznie wbitą tą włócznię. Tu jest jeszcze jeden. Rozglądam się po terenie, są trzy sztuki. Nie wiem, czy jestem w stanie się do niego, czy jestem w stanie go ubić naraz. Spróbujmy. Jestem. No to easy w takim razie, na maksa easy. No jeszcze tamten trzeci mi został. One się w ogóle zajęły totalnie sobą. Są skierowane w stronę przeciwną do mojej. To było tak proste, że aż podejrzane. Dobra. Zlutujmy to, co jest do zlutowania. Należy nam się. Zaraz, czy ja dobrze widzę, że złomiarze ogarniali
ogarniali martwe czujki? Chyba tak. Dobrze wykonane. Dobra, mam tą włócznię. Parana się ucieszy z jej odzyskania. Idziemy w takim razie do niej z powrotem. Oddać jej włócznię. Przydałby mi się mój... Kurde, znowu nie ma mojego bieguna. Dlaczego? Czy to przez to, że ja za daleko od niego odchodzę? Jak myślicie? Może ja go nie powinienem zostawiać tak daleko po prostu? To autentycznie może być to. Ewentualnie zostawiłem go znowu w niebezpiecznej okolicy, po prostu coś go zaciupało. O, cześć, kim jesteś? Nawet nie mogę z tobą porozmawiać, no trudno. Wow, nie chciałem spaść, chciałem się tylko rozejrzeć. Chciałem zobaczyć, jak to tam wygląda. Skanuję sobie, słuchajcie, bo się zastanawiam, czy gdzieś są jakieś fajne rzeczy do podniesienia. Czemu nie dostał? Przecież to szło po prostu w niego. Dobra. Fajnie, nowe rzeczy podniesione, prawdopodobnie zaraz będę mógł sobie coś w craftingu ciekawszego zrobić. I wracamy. Wracamy. Tak, żebym się nie zabił jakoś za bardzo. O, dobra, może być. Wracamy przez osadę, więc może warto byłoby... co to jest? Ale się pięknie świeci. Skąd to światło bije? Ale mnie to intryguje, idziemy zobaczyć? Co tam jest, czekajcie. Co jest przede mną? Cholera, właściwie nic. Mapa nie wskazuje, żeby było tam coś konkretnego, istotnego. Ciekawe. No to nic, to nieważne. Witam państwa. Czy ktoś może... Maszyny oszalały. Nasi bliscy i przyjaciele leżą martwi. Ej, co za bzdura, przecież to nie może być księżyc, bo tam jest góra przed nami. I nad górą księżyca nie ma. O co tu chodzi? Ja nie wiem, czy oni tak bardzo spieprzyli oświetlenie środowiskowe, czy tam jest po prostu coś, czego ja nie rozumiem. Koleżanko, pohandlujmy. Sprzedaj. Ewentualnie możemy sobie kupić w końcu jakiś niebieski strój, bo ja cały czas na zielonych lecę. Co mi to daje? Uszyty z myślą o skradaniu się ubiór sprawia, że posiadaczkę trudniej jest zobaczyć lub usłyszeć. Całkiem spoko, jak myślicie? Dwie soczewki z czujki są potrzebne, ja już takowy posiadam. No, całkiem dobre. Bierzemy. Aktywuj nawet. Co jeszcze masz na sprzedaż? Może jakąś broń byśmy wzięli? Mówiliście chyba coś wcześniej o łuku wyborowym. Ja bym go sobie przetestował. To nie jest jakiś problem go sobie po prostu wziąć. Weźmiemy to sobie zamiast potykacza, bo ja potykacza chyba nie będę używał jakoś szczególnie. Wejdźmy sobie jeszcze teraz w mój ekwipunek, bo chcę sobie porównać te łuki, które mam. Bo ja mam jeden niebieski, prawda? To jest ten. Teraz kupiliśmy sobie niepospolity, bo chcieliście, żebym go kupił. I teraz się zastanówmy, czy był jakikolwiek sens. Bo jeśli chodzi o stacy... Nie, dobra. Amunicja 60-30... Zwykłymi strzałami ten niepospolity zdaje się być lepszy. Ale ten może strzelać ognistymi, wiadomo. No dobra, poeksperymentujemy. Ja głównie strzelam zwykłymi strzałami, więc zobaczymy, jak mi się będzie grało. Czy ja będę przechodził przez jakiś obszar, gdzie są bieguny po drodze? To dobrze, to sobie jakiegoś wybierzemy. Jeszcze w międzyczasie mamy dwa punkty do wydania.
czyli w tej ścieżce nic nie zrobię, to chyba warto jeszcze poczekać do 12 levelu i zgarnąć już coś mocniejszego, jakieś solidniejsze skille. No i mamy bieguny. Znowu jesteśmy blisko misji, więc znowu prawdopodobnie zmarnuję tego bieguna, jeśli do niego podejdę. No ten, gdyby sobie tylko poszedł, byłoby świetnie. Chyba, że podejdzie na tyle blisko. Nie podoba mi się to. Ja nie wiem, jaki one mają zasięg wzroku, na przykład jak wyjrzę teraz. Niby mnie nie widzą, bo mają głowę skierowaną w dół. Trochę się boję. Dobra, próbujemy. Nie odwraca się przypadkiem, nie odwraca się przypadkiem. Dobra, jedziemy. Kolejny przyjęty, kolejny zdominowany. Lecimy do celu misji, poproszę. To jest w ogóle nasz pierwszy teren łowiecki, znaczy teren, na którym przyjmowaliśmy. I znowu ten GPS dziwny. Ale to był pierwszy teren, na którym w ogóle spotkaliśmy się z biegunami, jeśli ja dobrze pamiętam. Poza prologiem oczywiście. A tak, bo on tu leży w krzaczorach, już teraz z córką. Wyjątkowo. Cześć. Najpierw uratowałaś moją Aranę, a teraz odzyskałaś włócznie. Wszędzie wokół Nora płaczą za swoimi pociechami. Myślałem, że do nich dołączę. Na szczęście nie musiałem. I dziękuję za zwrócenie włóczni. Twoja matka znała moja przyjemność. Ta włócznia jest świetna. Nigdy jej nie dorównam, ale swego czasu trochę się nauczyłem. Chętnie zerknę na twoją włócznię. O, coś mi może zabryduje. Ona musiała być wyjątkowa. Naprawdę mi przykro. Wiesz, dzięki tobie wciąż mam włócznię na pamiątkę. Polubiłaby cię, wiesz? No cóż, dawaj expa. Jej, dostaliśmy ulepszona włócznia, fajnie. Naprawdę fajnie. Rzućmy w takim razie okiem w umiejętności, skoro już o tym była mowa wcześniej. Cios z dołu, taki se. Zwinne uniki. Przytrzymaj kółko, aby wykonać długi unik z przewrotem lub stuknij kółko, aby to by było super. Tylko najpierw musiałbym wpakować dwa punkty w to. Ale chyba tak zrobimy, bo to będzie spoko. Ogólnie ta ścieżka tropicielki dużo bardziej mi odpowiada póki co. Jeszcze ewentualnie możemy się zastanowić nad... co nie? Uzdrowicielka przyspiesza leczenie z użyciem torby na leki. To by mi się przydało. I zbieraczka, dodatkowe surowce podczas pozyskiwania żywności. Przyspiesza leczenie z użyciem torby. Przyspiesza, ale czy w tym czasie zużywa tyle samo tych czerwonych kwiatków, czy mniej? Dobra, to chyba będzie bezpieczniejsze. Ale gdyby ten skill również będziemy musieli odblokować po kolejnym tym upgrade'zie, znaczy kolejnym level upie. No, biegun, halo. Dobra. Włączyła mi się misja zemsta Nora. Zobaczmy na misje moje. Misje główne. Misje poboczne na razie uzupełnione i mam jeszcze zadania. Zadania sobie na razie chyba olejemy, powiem wam szczerze. Polecimy na zadanie główne, te, które jest bliżej, czyli poszukująca u bram. I pobiegniemy sobie biegunem z prostego powodu. Może po drodze miniemy jakieś fajne zadania poboczne. Kto wie. Wow, dobra, czyli do kolebki matki. Ej, zobaczcie, biegnę we właściwym kierunku, a oddalam się od celu. To jest straszne.
przebiegniemy przez... Aha, wybiegamy teraz poza obręcz. Pamiętam to miejsce. Tu jeszcze z Rostem się ostatnio widzieliśmy. No dobra. Moglibyśmy w sumie jeszcze podbiec tutaj i zobaczyć, czym jest ta strefa skażenia. A zróbmy to sobie dzisiaj, co wy na to? Nie próbowaliśmy jeszcze żadnej strefy skażenia. Wracaj! I tutaj w lewo na maksa. Ciekawe, co to będzie. Jest czujka. Nie widzę jest tego krzaka, niestety. O, dobra, trafiłem. Już myślałem, że nie siądzie. Złomiarze zbierają resztki. Niech się zbierają, nic mi tu nie odchodzi. Ich sprawa. Kolejna czujka. Ciekawe, czy ją zgarnę stamtąd. Zaciekawiła się, więc podejdzie. Nie widzi mnie za krzaka. Co za pałka. Ja teraz nie widzę. Stary, przeszkadzasz mi tylko. Dobra, leży. Tylko zmarnowałem strzały na to. Szybki rzut okiem na mapę. My chcemy dotrzeć, słuchajcie, tutaj. Umieść znacznik, doskonale. I chcemy się tu kierować. To jest mój punkt nawigacyjny. Tędy nie przejdziemy wyraźnie. Najgorsze jest to, że ja po tej mapie nie jestem w stanie określić, gdzie przebiega. A, okej. Mur chyba idzie tędy. To jest obręcz. Tak, to jest obręcz, więc my musimy wyjść na drugą stronę jednak. Przepraszam, to byliśmy już we właściwym miejscu. Wracamy. Nie to! Zostaw! Złaś! Złaś! No i gdzie są te zwłoki? Gdzie się zsunęły? No chyba sobie jaja robicie. Dzięki, biegun. Jesteś po prostu nieoceniony. Och, dobra, jedziemy. Tu jest wyjście. Przepraszam, zagapiłem się na czas. Przyznaję bez bicia. Już coś tu widzę, jakąś czujeczkę albo coś innego. Może zwolnijmy się, przyjrzyjmy. Nie, to są bieguny. Dobra, bieguny raczej mnie atakować nie będą. Co najwyżej zauważą, moją obecność się spłoszą. A może strefa skażenia? Wow, ale ich się tu nawaliło. Dobre miejsce łowieckie. Oczywiście nie będziemy się teraz zatrzymywać, ale dobrze pamiętać. Dostałem 35 punktów za zabicie zwierzyny. Ciekawe, co ja takiego zrobiłem. I kolejne. Może ja ich przejechałem biegunem i nawet nie zauważyłem. To jest wielce prawdopodobne. Strefa skażona to jest pewnie miejsce, w którym działa ten... skażacz. Cokolwiek. Pewnie tak. Tu trzeba uważać oczywiście, bo te moby są mocniejsze od zwykłych. I pewnie będę musiał wyeliminować komplet. Co my tu mamy? Oznacz. Czekajcie, mi telefon dzwoni, ja nie mogę odebrać. Oznacz. Oznacz wszystkich. Oznacz, oznacz. Dobra. Jest ich czterech. Są mocniejsi niż zwykli wrogowie. Ale to nic, damy sobie radę. Szczególnie, jeśli zdecyduję się zajechać ich po cichu. Podejrzewam, że naraz na jeden strzał nie jestem ich w stanie zgarnąć, ale spróbujemy. A może jestem? O, w ogóle te obszary. Zauważyliście? Nie mogę na nie wchodzić kompletnie. Dobra, do tego teraz dojedziemy. Mam nadzieję, że tamten mnie w międzyczasie nie zauważy. No stójże, ile można? Zatrzymaj się na chwilę, proszę. Pogadajmy.
super, idealnie ze skałką, w taki sposób, że mnie nawet nie zauważy. Od razu podniosę fanty. Tego by wypadało przejść od tej strony. No, jeśli chodzi o skradankowe podejście do tej gry, to jest dość prosto. Tu nie ma co ukrywać. No, jakieś fajne fanty podniosłem ze skrzyneczki. No i został mi jeden, którego może nie będzie mi łatwo zajść od tyłu, a może będzie? No nawet jak nie będzie, to sobie bez problemu z nim poradzę. Dobra, jest easy. Myślałem, że będzie gorzej. No, pierwsza strefa oczyszczona. Czy to znaczy, że tak, wszystko ucichło? Cokolwiek złego się tu działo, już tego nie ma. Możemy się rozejrzeć i zobaczyć, czekają tu na mnie jakieś fajne nagrody, a na pewno czekają. Pojemnik z antycznym złomem. Dosko. W czym to jest ukryte? A to jest taka sterta śmieci zwykła. Gałęzie potrafią ciąć jak szpony. Pradawne dzwonki. Super. Ja się tak po ludzku porozglądam tutaj. Czy może coś jeszcze tutaj jest, bo to są jakieś fajne ruiny. Ale nic mi się tu nie wyświetla, jeśli mam być szczery. Chyba nie, na tym się kończy. Takie bardzo podstawowe ruinki. O, tam coś jest, nieważne. To coś. Zapiski specjalne, obiecałem, że będę wam je pokazywał. Zapisy tekstowe, świat. Takie coś. Ja wycofuję, wy sobie przeczytajcie, jeśli chcecie. Z zapisu. Biegun, czy ty tam jesteś? Mordeczko, ty moja, jesteś, bo się tam świecisz. Doskonale. Nie jestem w stanie unieść więcej. Co zostało? W sumie nie wiem, czy nie warto byłoby jakiegoś głupiego wywalić. Ekwipunek, modyfikacje i są na pewno jakieś badziewne, nie? No, coś takiego, przecież... Nie, 6% obrażeń to jeszcze jest ok. Może się przydać na jakąś głupszą broń. Ale na przykład plus 6 do porażenia. Upuszczam, dziękuję bardzo, nie chcę. Wolę to podnieść. Muszę w ogóle zielone modyfikacje posprzedawać. Te, których nie będę używał, czyli... Większość, albo nawet wszystkie. Już jestem, już pancia przyjechała. Możemy cisnąć dalej. A pociśniemy sobie, mój drogi, do... Cóż to jest? Szkoda, że jak najeżdżam, to mi się nie pokazuje, co to jest. O co biega? Dlaczego? Dobra, jedziemy do tego ogniska, to jest mój cel. No, już. Nie kombinuj. A powiedzcie, dobra, nie ważne, bo i tak musimy jechać w tą stronę. I tu jest ognisko. Tu są dwa cele. O Jezu, ale nas długa droga czeka. Tu jest mój cel. To jest moje ognisko. Patatajamy. Kiedyś ten dystans trzeba pokonać. A nie chce mi się jakoś używać tych teleportów. Jak gdyby to jest na tyle spoko gra. Jest na tyle spoko nieprzewidywalnymi sytuacjami, że chyba wola sobie po prostu pogalopować przed siebie. Widziały nas. Co z tego, że nas widziały? Co nam zrobią? Mam wrażenie, że w dzisiejszym odcinku jest więcej nocy niż dnia. Nie wiem, czy macie podobnie. O, stój. Widziałem tutaj fajne zasoby. Zdecydowanie sobie z nich skorzystamy. Ciach. I ciach. I ciach.
I ciach, i tutaj również. Ciach. Nadal mamy poniżej setki. Wydaje mi się, że tam na którymś etapie już mieliśmy 600 albo coś w tym stylu. Dobra. A, znowu migałka odpadła analogowa, znowu nie podkleiłem. Ja tak mówię, że coś zrobię i nigdy potem tego nie robię. Zauważyliście to, prawda? Osiem, a co tu się dzieje? Aha, okej, okay, to pamiętam. Ciebie to jesteś handlarz. To nie questy są, niestety. To jest to miasto, w którym był pierwszy żyraf, czy coś innego? Tak, to chyba to. Będziemy musieli stąd uciekać, bo tutaj czujka zaraz nas wytropi. A może nie, w ogóle jakiś... Oj, piło zęby. Z nimi się nie bawimy, moi mili. Nie, nie ma szans. Dobra, i to są już tereny dla nas stosunkowo nowe, z tego co pamiętam. O, tu jest jakaś fajna lokacja, co tam jest? Jest miasteczko. Diable Pragnienie, tak nazywa się ta lokacja. Byliśmy w niej wcześniej, faktycznie, pamiętam już teraz. Ale to nie jest cel naszej podróży, więc... Lecę dalej. Aktywuj misję Zemsta Nora. Tak, nie, nie, ja jestem w poszukująca u bram, to jest moja misja. Wiem, że mnie widzisz, możesz mnie zignorować, nie przejmuj się. Dobra, jak tu się wjeżdża? Tędy, o Jezu, okej. Wykaraskam się z tego. Nie ma... Okej, mordeczko, bardzo mi przykro, ale tej... Same niemiłe rzeczy mi mówią i każą ci zostać na zewnątrz. Zaraz, czy ognisko nie jest w tym obozie? Jest w tym obozie, tylko trochę dalej, okej. Okay. A tu jest zresztą ognisko, to po co mi tam to kolejne? Szybki zapis. Są rzeczy, których nie rozumiem. Teraz to już wiem. Siema, wy tak dziwnie wyglądacie, jakbyście mieli mieć questa dla mnie. Ale nie, nie macie. Podejdę do tego ogniska, bo dopiero chyba mi się odblokowało. Ja w ogóle muszę skorzystać z ogniska, żeby móc się potem do niego teleportować, czy nie bardzo? Nie wiem. No ale dobra, w każdym razie dotarliśmy na miejsce, mamy oczyścić zaraz jeszcze jedną skażoną strefę i będzie misja zakończona. Ale to już oczywiście nie w dzisiejszym odcinku, na dziś kończymy. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niedługo, czyli prawdopodobnie jutro. Pa, 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 pa.